Dzisiaj musimy sobie wbić jakiś naprawdę, naprawdę duży level w Sonic Speed Simulator, bo chciałbym znaleźć najlepszego gracza i go pokonać. A nie będzie to proste, bo aktualnie mam 17 level i jestem noobem. I na starcie standardowo musimy sobie kupić jednego buścika, który nam oczywiście ułatwi gierkę, czyli Magneta, który kosztuje 149 Robux. No i cyk, Game Pass kupiony. Znaczy w sumie to nie Game Pass, tylko boost. Dobra, i teraz już nie marnujemy czas, tylko od razu zbieramy i od razu mamy 60, 70, 80 level. No leci to naprawdę mega szybko. I teraz musimy wbić gdzieś tak z 200 level, bo jak wbijem ten 200, to wtedy będziemy mogli sobie pójść na pustynię. W sumie to będziemy mogli szybciej pójść, ale po prostu chcę wbić ten 200 level. No i wtedy kupimy sobie kolejnego boosta, czyli potrójnego expa. No i wtedy to już będzie zasuwało. Teraz to w sumie już zasuwa, mamy 223 level, a więc dosyć duży. I część z was mi mówiła, czemu od razu nie idę tutaj do tych wordów. No jakby nie mogę iść do tych wordów, no bo najpierw muszę sobie na nowo obi przejść, bo to działa tak, że po prostu za każdym razem, jak zrobicie sobie rebirth, to musicie od nowa to obi przechodzić, a więc niestety ponownie będę musiał to przejść. A więc ja sobie to ponownie przechodzę i widzimy się, jak już będę w tym czwartym wordzie i zobaczymy, jak tam będzie to leciało z potrójnym expem. Tutaj to pierwsze obi raczej będzie proste, tak mi się wydaje. W sumie znowu możemy spróbować się na raz to obi przejść, w sensie tak dolecieć tam. Jak dobry rozpęd trzeba wziąć i czy się uda? Aj, dobra, prawie się udało. Teraz myślę, że jak się dobrze rozpędzę, to się uda tak od razu tam doskoczyć. No i doleciałem, ale znowu niestety nie wyhamowałem. No i cyk, jesteśmy tutaj na tym wordzie drugim, czyli pustyni, i tutaj możemy sobie kupić kolejnego buścika. Tylko zanim sobie kupię tego busta, to widzę, że mam 4 skrzynki do odebrania, więc może nam tutaj jakiś boost wyleci za friko. Tutaj niestety ringi. Z drugiej zobaczmy, co ciekawego mi wyleci. Tutaj niestety też ringi. Dawać z trzecie coś lepszego, z trzecie coś dobrego będzie. No nie, no tutaj exp i to pewnie jakoś mega mało. Dobra, z czwartej dajcie boosty. No nie, no też exp, no dajcie mi te darmowe boosty. Dobra, trudno, musimy sobie tutaj tego boosta kupić, oczywiście na potrójnego expa. I sobie tego buścika kupujemy, no i mamy potrójnego expa. Zobaczmy, jak to teraz będzie leciało. No, zasuwa to dosyć szybko, zasuwa to naprawdę ultra szybko. Teraz już mamy 300 level, zaraz będzie 400 level. W sumie dobiję sobie tak z 1000 level i spróbujemy wziąć udział w jakimś wyścigu. Na tym serwerze nie ma zbyt dobrych graczy z tego, co widzę, ale poszukam jakiegoś takiego, gdzie będą naprawdę takie kozaki, żebyśmy nie byli ich w stanie pokonać i żebyśmy musieli wbić jakiś wyższy level niż ten 1000. No bo ten 1000 raczej jest prosty do wbicia i nie będzie mieć większego problemu. Ale dzisiaj chciałbym wbić tak, nie wiem, z 2000 leveli chociaż. Nie wiem, ile mi to zajmie, ale mam nadzieję, że się uda. I przy okazji też zapomniałem powiedzieć wam, żebyście suba zostawili, bo założę się, że wy też zapomnieliście o tym, żeby go zostawić. A więc koniecznie zostawcie. Dobra, ale ja sobie tu farmię dalej, jak wbijemy 1000 level, to może w sumie jakiegoś rebirfa zrobimy. Na razie mam w sumie 667 level, ale za 30 sekund rozpocznie się wyścig i dołączyłbym sobie do tego wyścigu. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać ten wyścig. Zobaczymy, czy znajdzie się większy kozak i czy będzie nas w stanie pokonać. Wątpię, bo no naprawdę spory level mamy, a za chwilę jeszcze będzie mieć większy. Tylko mam nadzieję, że uda nam się trafić na ten drugi wyścig, bo ten pierwszy jest słaby. Dobra, i na szczęście mamy ten drugi wyścig i widzę tutaj jednego gościa. W sumie to nie wydaje się szczególnie dobra, więc nawet się nie będę rozpędzać, po prostu sobie pobiegnę do przodu, cyk, w taki sposób sobie na luzaku pobiegnę. Wątpię, że i tak mnie pokona, tutaj cyk, 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 tutaj wszystko zbieramy, a tutaj to też sobie zbierzemy. Gościu chyba w ogóle gdzieś tam zarył. No nie, no pokonał mnie gościu. Jak on mnie pokonał? No nie, no to musimy się rozpędzić, jak ten gość mnie tutaj pokonał. Ja tu myślę, że na spokojnie nie będę musiał się nawet rozpędzać z takim levelem, a gościu tu mnie pokonał. Oj, przy okazji też mamy skrzynkę zaraz do odebrania, to za chwilę się tym zajmiemy, ale zobaczmy, jak ten gościu się nazywa. Za chwilę drugi raz weźmiemy z nim wyścig, bo on tutaj coś oszukuje. Jakie on ma w ogóle pety? On ma tutaj 3 pety i ma jakiś taki efekt fajny. Ciekawe, gdzie ten efekt można zdobyć, bo ja mam jakiś taki, on miał jakieś takie twarze. Dobra, dalej nabijam level i musimy gościa pokonać. Za chwilę weźmiemy drugi wyścig z nim. To tak nie może być, że gość mnie tutaj pokonał. Musimy sobie jeszcze większy level wbić w takim razie, żebyśmy byli jeszcze szybsi. I w sumie teraz musimy sobie też poszukać tego jajka z tym efektem, co ten gość miał, bo tamten efekt wyglądał lepiej niż ten mój. Ja mam takie jakieś, nie wiem, kółka dziwne, on miał jakieś takie fajne maski. Dobra, za chwilę się kolejny wyścig rozpocznie. Dobra, dołączmy sobie do tego. Mam nadzieję, że znowu będzie ten drugi wyścig, nie ten pierwszy. No nie, no ten pierwszy. Dobra, no to na tym pierwszym tego gościa na luzaku pokonamy, chociaż on nawet chyba nie bierze udziału w tym wyścigu, a może bierze? Nie wiem, to jest chyba ten tutaj gościu. Dobra, dawaj, teraz na ludzi go pokonamy. Cyk, i teraz gościu ze mną szans nie ma. Ale na tym wyścigu, no to nie jest problem. Na tym drugim to jest trudniejsze, bo tam trzeba dobrze manewrować i tak dalej. Dobra, zobaczmy, czy pierwsze miejsce zajmę. Za 13 sekund się dowiemy. No i łatwo pierwsze miejsce mamy. Tamci to chyba nawet nie dobiegli. Nie, dobra, dobiegli do mety, tylko tak wolno ich pokazało. No ale ten gościu nie brał udziału w tym wyścigu, a więc odpuścił sobie ten jeden wyścig. To dlatego pewnie wygrałem. Dobra, nabijamy dalej te levely. Oj, przy okazji mamy skrzyneczkę do odebrania. To zobaczmy, co tutaj ciekawego dostaniemy. No i niestety ringi. Powiem wam, że teraz poszukał.
chciałbym tego jajka z tymi efektami, co ten gość miał. No bo tutaj w tym jajku nie ma tych efektów. To raczej nie na tej mapce, no bo tu chyba nie ma innego jajka z tego, co mi się wydaje. Nie ma tu żadnego ukrytego ani nic. To musi być na jakiejś innej mapce to jajko. Wróćmy się w sumie na pierwszą mapkę, może tam będzie to jajko z tym efektem. I gdzie tu w ogóle były ukryte jajka? Jedno chyba jest gdzieś tutaj u góry. Tutaj jest jedno jajko, ale tutaj tego efektu nie ma. To na pewno nie jest to jajko. Zobaczmy jeszcze tutaj może to początkowe. Tutaj też tego efektu nie ma. W tym jajku też tego efektu nie ma. Jeszcze tu na górę możemy sobie tam wskoczyć. Tam też jakieś jajko było. Tylko jeszcze trzeba trafić dobrze. Aj, dobra, udało się. I tutaj też tego efektu nie ma. Czy na tej mapce jest jeszcze jakieś jajko? W sumie to zrobimy to w taki sposób, że jeszcze przez 9 minut pofarmię sobie na tym drugim wardzie expa i dopiero wtedy zajmiemy się szukaniem tych sekretnych jajek, bo szkoda marnować tych boostów. One wcale nie są tanie. 400 robux, ponad 400 robux te boosty kosztują łącznie. A więc lepiej sobie trochę jeszcze wykorzystać te boosty na tej mapce, bo tutaj jest dużo tego wszystkiego. I zobaczymy, jaki level uda mi się nabić w pół godziny z tymi boostami. Jak na razie mamy 915, więc chyba całkiem nieźle. W poprzednim odcinku wbiliśmy 1175, z tego co się nie mylę. Dobra, zostało ostatnie 38 sekund farmienia na magnecie i mamy 1139, a w sumie to 41 level. I za chwilę będziemy mogli poszukać tego jajka i może jeszcze wziąć udział w wyścigu jakimś. No i przy okazji też skrzynkę za chwilę otworzyć, ale to za chwilę. Najpierw musimy zużyć sobie ten buścik, żeby nie zmarnować tego i zobaczmy, jaki level nam się uda dobić. Teraz mamy 1147. 9 i jeszcze 10 sekund, jeszcze 10 sekund, czy się uda wbić level jeszcze? Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, mamy jeszcze jeden level. No i za chwilę się buścik skończy. No i boost się skończy. I w sumie możemy teraz do wyścigu dołączyć, bo jakby w wyścigu będzie łatwiej tego drugiego boosta na expa wykorzystać. Tylko kurczę, znowu to jest ten pierwszy wyścig. No dobra, no to tutaj nawet nie będę się musiał wysilić, żeby wygrać to. Nawet nie będę shiftu wciskał, tylko po prostu w przód pobiegniemy. Cyk. Chociaż mogłem wcisnąć ten shift jednak. Dobra, ale teraz idę szukać tych jajek. Musimy znaleźć jajko, które ma właśnie tego trailsa. Znowu mówiłem efekt na początku, no ale dobra, teraz postara się mówić trails. I na pierwszej mapce jeszcze tu jest jedno jajko, może tutaj będzie ten trails, tylko jak tu się dostać? O, tu jest jakiś jumppad, może tym jumppadem będzie łatwiej, bo muszę w niego trafić. Dobra, cyk. I lecimy sobie tutaj, dobra. Aj, prawie było. Dobra, i mamy to, ale tutaj z tego co widzę są tylko pety. Tutaj nie ma tego trailsa, to on musi być gdzieś na innej mapce, no bo tutaj już na pierwszej mapce dosłownie wszystko sprawdziłem i nie ma tego. Dobra, to idziemy na kolejną mapkę, teraz idziemy na drugą mapkę. I tutaj na drugiej mapce jest chyba tylko jedno jajko, tutaj jest chyba tylko to, ale tutaj tego efektu też nie ma. Tutaj na tej mapce nie ma więcej jajek z tego co widzę. Dobra, w sumie sprawdźmy te pierwsze jajki na tych wszystkich mapkach, jak nie to będziemy szukać ukrytych jajek jakichś na kolejnych mapkach. I zobaczmy tutaj w tym jajku, czy jest ten trails. Tutaj też nie ma, tutaj też są tylko te jakby pioruny, nie pioruny, no to też nie na tej mapce. Jeżeli chodzi o to pierwsze jajko, sprawdźmy na czwartej mapce, jakie tam jest jajko. I zobaczmy, jak wygląda to tutaj na czwartej mapce. I tutaj też tego trailsa nie widzę. Tutaj jest tylko ten, co mam. Czyli to musi być gdzieś w ukrytym miejscu. Tylko na tej mapce chyba nie ma już więcej jajek. Na trzeciej mapce jest jeszcze jedno jajko, z tego co pamiętam. Ono było gdzieś niedaleko właśnie tej karty na Kelsa. Więc pójdźmy tam zobaczyć. Może tam będzie właśnie ten trails. Tam w oddali jest jeszcze jedno jajko. No to tam musi być na 100%, bo więcej jajek już chyba nie ma. Tylko jak się tam dostać? W sumie chyba w taki sam sposób jak do tej karty na Kelsa, tak mi się wydaje. Musimy sobie tutaj pójść. Aj, nie trafiłem. No i teraz tylko tutaj wskoczyć musimy. I zobaczmy, czy tutaj to będzie. No jest. I w ogóle to jest trails Sonika. Dobra, to musimy sobie trochę tych jajek w takim razie potwierać, bo ten efekt naprawdę kozacko wygląda. I na niego 15% jest. I z tego co widzę, to nie jest legendą. Oj, wyleciał nam ten efekt. Czyli jeszcze musimy zdobyć takie 4 efekty, żebyśmy od razu mogli sobie zrobić ewolucję na tym trailsie. I chwilę mi w sumie to zajęło, ale mam już 5 tych trailsów, a więc możemy sobie to teraz ewoluować. No i cyk, klikamy evolve i no jakby na razie nie jest to mega dobre, ale musimy to wylevelować. Nawet jak będzie gorsze, to i tak mi się bardziej ten trail spodoba. Więc to sobie zdejmijmy i załóżmy sobie ten piękny efekt. No i do tego efektu oczywiście bardziej pasuje skin Sonika. Więc sobie załóżmy skin Sonika. No i teraz ten efekt w sumie wygląda dużo lepiej. W ogóle czy tu da się gdzieś jeszcze do góry pójść? Bo jakby tu jest jeden jumppad, tu jest drugi. Ale tam chyba u góry nic nie ma za bardzo. Z tego co widzę. Powiem wam, że teraz zrobiłbym jeszcze jedną rzecz, zanim pójdziemy szukać jakiegoś kozaka, którego nie będziemy w stanie pokonać. Oczywiście kupiłbym sobie znowu boosty. Tutaj tego magneta pięknego. Do tego potrójnego expo oczywiście. I zobaczymy, jak duży level uda nam się nabić w ciągu pół godziny z tymi boostami oczywiście. I w sumie znowu skrzynki możemy sobie odebrać, tylko znowu te pierwsze. Dobra, to później odbierzemy, jak więcej się trochę tego uzbiera. Ale teraz farmię sobie dalej i zobaczymy, ile uda nam się nabić leveli w pół godziny. No i minęło te pół godziny i mam 1775 level. I zobaczcie, jak teraz mogę mega wysoko się w górę wystrzelić. Cyk. I lecimy w górę tak mega, mega wysoko. Aż tutaj w ogóle poza mapkę praktycznie możemy wylecieć. Tutaj na jakąś skałę wskoczyłem. No powiem wam, że teraz już naprawdę niemożliwe, żeby znalazł się na mnie kozak, żeby ktokolwiek był mnie w stanie pokonać. I teraz jeszcze możemy sobie w sumie te lepsze skrzynki otworzyć. Tych gorszych mi się szczerze mówiąc nie chce otwierać. Otwórzmy sobie po prostu te lepsze. Cyk. I tutaj niestety expa dostaliśmy.
Zobaczmy, co tutaj dostaniemy. Tu niestety też expa. Z tej zobaczmy, co dostaniemy. Ringi dostaliśmy. Zobaczmy, co ze złotej dostaniemy. No i ze złotej też expa. I tutaj ostatnia złota. I tu niestety też exp. Tych pierwszych mi się nie chce otwierać, bo tam na 100% będzie exp. Ale teraz znalazłbym jakiegoś kozaka i spróbował go pokonać. Dobra, udało mi się znaleźć jakichś kozaków, którzy mają tyle samo rebirfów co ja, więc nie będzie łatwo ich pokonać. Mam nadzieję, że dołączam do tego wyścigu. Dobra, dołączyli jeden, drugi. Ale tych soników teraz dołączyło. Dobra, to będzie chyba najlepszy wyścig, w jakim brałem udział. Tutaj musimy się podejść z boku, żebyśmy nie wylecieli w górę. Cyk, cyk, cyk. Czy uda nam się to wygrać? Ciach, dobra, go, lecimy. Aj, wyleciałem trochę w górę. Dobra, może się uda wygrać. Może się uda. W dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Muszę się dostać do mety. Dobra, udało się. I czy udało nam się wygrać ten wyścig? Zaraz się przekonamy. Chyba nam się udało wygrać. Chyba nam się udało. Dużo soników wzięło w tym udział. W ogóle ten gościu, który tutaj poleciał, ma tyle samo rebirfów co ja. Dobra, zobaczmy, czy udało nam się wygrać ten wyścig. No i na szczęście nam się udało wygrać ten wyścig. No i tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć ten film, a więc do następnego.